Każdy wierny orędownik z podwezwania wolnego rynku i paru powie wam, że doktor Menzel to jest po prostu najlepszy ekonomista ever, zna się na pieniądzach, mógłby dosłownie zarządzać całym budżetem państwa. Tylko, że wydarzenia tego dnia całkowicie temu przeczą. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie i zapraszam Was w wielką krainę incydentu kałowego, doktora Menzele. Jak zapewne wiecie, incydent kałowy jest zawsze spowodowany pewną niestrawnością. Tąże niestrawność mieliśmy okazję dostrzec na Twitterze. Sławuś napisał sobie bowiem na nim tak. Przez Sky bilety na samolot. Dzień później dostałem informację, że data wylotu zmienia się ze środy na czwartek. Nowa data mi oczywiście nie pasuje, ale Sky nie chce oddać ponad pięciu koła za bilety, których nie potrzebuję. Czy to zawsze tak wygląda, czy robię coś źle? Na pomoc z wytłumaczeniem, jak działa rzeczywistość Sławusiowi, przyszedł Karol Wilkosz. Tak działa niczym nieuregulowany wolny rynek. Zrób zrzutkę, a kuce pewnie ci zwrócą z nawiązką. I tutaj Karol bardzo ciekawą kwestię poruszył, którą zazwyczaj większość wolnościowców pomija czyli innymi słowy, kwestię no tak, odpowiedzialności firmy względem konsumenta. Bo wiecie, tak się składa, że większość firm, jeśli już dokonasz zakupu, to konsumenta ma daleko i głęboko gdzieś. Przyszedłeś, zapłaciłeś, nie da się ciebie bardziej wydoić. Wobec tego, po co ty w ogóle jeszcze tutaj stoisz? Odgórnie konsument nie jest w stanie narzucić firmie, według jego punktu widzenia, uczciwej wymiany towaru i usług. Owszem, jest to słynna odpowiedzialność moralna, tylko tak naprawdę to nic nie zmienia. Dalej nie masz kasy, dalej zostałeś zrobiony na hajs. Jak i masa innych ludzi, która się na to nabrała? Tylko, moi drodzy, okazuje się, że tutaj jest zupełnie inny rozkład sił. To znaczy, tak się składa, że Sky w swoim regulaminie jasno i klarownie ma napisane, że, tak, nie odpowiada za przesunięcie lotu. Dlaczego? Ponieważ jest tylko i wyłącznie pośrednikiem. Tutaj wchodzimy w pewien paradoks, ponieważ kto jak niewolnościowcy mówią, że trzeba czytać regulaminy, że trzeba akceptować rzeczy, być tym świadomym konsumentem? Ej, lepszy, ale tak sławuś wcale nigdy nie powiedział. Sławuś? Może nie, ale jego kancelaria już i owszem, kuce! Menzen plus IT to produkt dla prawdziwego czada. Czad nie prowadzi sobie księgowości, czad ma od tego ludzi, czad nie traci czasu na czytanie przepisów, czad ma od tego ludzi, czad nie sprawdza sam swojej umowy, czad ma od tego ludzi. Jeśli wykorzystamy coś, co kucom jest obce, czyli innymi słowy konsekwencje logiczne, możemy dojść do dwóch następujących wniosków: albo mędze nie jest tym tak zwanym czadem. Tylko ciapciakiem, ponieważ nie umie czytać umów, albo zatrudnia ciapciaków, którzy nie umieją czytać umów, i w takim momencie jego biznes jest delikatnie rzecz ujmując nieprofesjonalny. No bo albo wóz, albo przewóz, albo to doktor Menzele w swojej osobistości zrąbał, ponieważ nie przeczytał regulaminu, albo ktoś, kto zamawiał mu te bilety, nie przeczytał regulaminu. Innej opcji nie ma. Tak na marginesie, wysoce ciekawym jest, że jeśli masz taką wtopę, to będąc ekonomistą, sugerując, że znasz się na pieniądzach, płaczesz o tym na Twitterze. Sławuś, serio? Ale, ale tak naprawdę, serio? I wiecie, moglibyśmy w ogóle na tym etapie zakończyć, stwierdzić, że okej, okay, dobra, skończyliśmy, Sławuś to już właściwie nic ciekawego nie więcej nie powie, ale on jak zwykle nas zaskoczył. I powiedział, mowa oczywiście o tym słynnym wspomnianym na początku materiału incydencie fekalnym, bo wiecie Sławuś w obliczu tych wszystkich różnych tweetów, gdzie ludzie zaczęli cisnąć z niego bekę, że ekonomista nie jest w stanie przeczytać nawet zwyczajnego regulaminu, tak odwalił incydent fekalny i z jakiegoś powodu wymierzony według mojej opinii i według tego co czytam w Wilkosza. Incydent to właściwie trzy posty powiązane ze sobą, wobec tego tak będziemy je czytać i czytamy sobie je od razu na świeżo, zanim zostaną usunięte. Słuchajcie, łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, lewaki, wilkosze. Wolny rynek polega na tym, że gdy jest się niezadowolonym z jednej firmy, to idzie się do drugiej. Jeśli ktoś ma nieuczciwy regulamin, to jako klient mam prawo to krytykować. Tak działa wolny rynek. A zależność jest zupełnie odwrotna niż Wam się wydaje. Im więcej regulacji, tym mniejsza konkurencja i tym gorsze traktowanie klienta. Najwięcej dziadowskich firm to monopoliści, zaraz za nim są oligopoliści. Im większa konkurencja, tym lepiej. Linie lotnicze są bardzo uregulowane, co prowadzi do różnych patologii. Rozwiązaniem są oczywiście deregulacja i wymuszenie większej konkurencji, która będzie bardziej dbała o klienta. I oczywiście nie czytam zawsze regulaminu przed zakupem usługi, nie mam na to czasu. W większości wypadków firmy działają uczciwie, nie robią tego rodzaju problemów. Każdorazowo czytanie regulaminu to strata czasu, a co za tym idzie? Pieniędzy. Kończąc ten wątek, muszę przyznać, że twierdzenie sympatia do wolnego rynku musi oznaczać akceptację każdego zachowania każdej firmy jest jednym z głupszych przekonań, z jakim się spotkałem. Czy sympatia do istnienia państwa musi oznaczać akceptację zachowań wszystkich państw? O oh boy o oh boy, potem widzimy, że to jest prawdziwy, nieudawany tweet Sławusia. Nie mamy tutaj jakiegoś takiego PR-owskiego bajerowania, nie, tu jest jeden wielki ból dupy. Wygląda na to, że cała kancelaria będzie musiała w tym momencie gotować dla szefa Bigos na uspokojenie. Ale okej okay, okej okay, po kolei, co my tu mamy? Na początku mamy stwierdzenie, że jeśli ktoś ma nieuczciwy regulamin, to można to skrytykować. I teoretycznie to jest spoko. Dalej mamy typowe korwinopierniczenie, czyli bla bla bla, deregulacja, bla bla bla, wolny rynek, bla bla bla, więcej wolności wolności, bla bla bla. Słyszymy to praktycznie od każdego kuca za każdym razem, wobec tego po raz kolejny nie ma tu nic ciekawego i jedziemy dalej. I tutaj, oh boy, oh boy, mamy przyznanie, że Sławuś nie czyta regulaminów. I wiecie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ z jednej strony mamy właśnie tą kampanię kancelarii mędzeń, że warto czytać, w ogóle mamy też tą propagandę kucowską, że świadomym konsumentem trzeba być. Przy czym tutaj Słowuś sam przyznaje, że tak naprawdę nikt tego nie czyta, ponieważ nie ma czasu, ponieważ nie chce, ponieważ ma lepsze rzeczy do roboty. Czyli innymi słowy gratuluję, Sławuś w tym momencie upierdzielił 30 lat propagandy swojego środowiska, jak to trzeba czytać, jak to trzeba właśnie być świadomym. A nie jak ostatni frajer podpisywać wszystko jak leci, a potem płakać, że było panie, bo ob tutaj dali, to mnie podpisali, mi one oszukują. I tak najbardziej bawi ostatnie zdanie, że czytanie regulaminu to strata czasu, a co za tym idzie, pieniędzy. No cóż, jakby to powiedzieć, tracisz pieniądze i tak, i tak. Ale na sam koniec mamy krem de la crème, ponieważ Sławuść stwierdza, że sympatia do wolnego rynku to nie jest akceptowanie każdego zachowania każdej firmy. No, nie sławu się, jeśli akceptujesz wolny rynek, to akceptujesz kompletną wolność, czyli tysiąc zylionów możliwych zachowań, które może ci wywinąć firma. Jeśli jest pewne środowisko, które wychodzi z założenia, że warto usunąć policję, ponieważ według nich policja tylko bruździ, to oznacza to w sposób jasny, że środowisko to zgadza się na występowanie rzeczy, które ta policja powstrzymuje na co dzień. Tak samo jak ktoś chce takiego wolnego, 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 kompletnie wolnego rynku, to znaczy, że zgadza się na każdą możliwą patologię, którą ten wolny rynek urodzi i która nie będzie w stanie być zregulowana przez państwo, ponieważ usuniemy organy przeznaczone do tego. Tymczasem tutaj sławu się dwa na zasadzie chce mieć ciastko, ale nie chce mieć ciastka. A najlepiej to chciałby, żeby ktoś coś zrobił w sprawie jego kasy, której nie ma, a którą stracił, ponieważ nie umie czytać regulaminu. Bo tutaj też warto sobie zwrócić uwagę, to nie jest tak, że nieuczciwy przedsiębiorca Sławusia wycim Ci rimciał. Nie! Sky daje regulamin, który możesz przeczytać albo i nie, ale godzisz się na jego warunki. Sławuś w sposób świadomy wybrał bycie ignorantem. Czyli z punktu widzenia wolnego rynku i paróweczek, you get what you fucking deserve. A żeby było śmieszniej, z punktu widzenia prawnego, też. Tymczasem w sumie nie wiem na tym etapie, czego Sławuś oczekuje. Wiecie, jeszcze na początku można by było wysnuć teorię, że próbuje czegoś takiego jak company shaming, czyli ośmieszanie firmy, pokazywanie jej wałów, tylko że kurde lewele nie wyszło. I gość, który w sposób teoretyczny powinien znać się na piarze, na tych wszystkich różnych trikach, powinien sczaić się od razu po pierwszym poście, że nie zadziałało. Co w tym momencie się robi? No cóż, najlepiej wynurzenie. To znaczy, lepiej w ogóle już nic nie pisać, olać temat, usunąć tweeta bądź też przeprosić za swoje zachowanie. Tymczasem właśnie mamy ten incydent kałowy, w którym Sławuś koncertowo przyznaje się do tego, że przerąbał i że według tych standardów, które rzekomo reprezentuje standardów wolnego rynku i paróweczek, sam jest sobie winny. I w tym momencie, moi drodzy, on jest orany w komentarzach. To są takie komentarze jak Słuchaj Sławek, Łosiu, Jeleniu, Borsuku, nie przeczytałeś regulaminu, to przerąbałeś pięć koła tyle. Jeśli ktoś pozuje na eksperta, biznesowego prawnika, nie potrafi przeczytać regulaminu, jest pi algorytm. Ale ty nie skrytykowałeś regulaminu, Łosiu, tylko publicznie przyznałeś się do tego, że go nie przeczytałeś przed akceptowaniem i zacząłeś mazać się like a little bitch. Kiedy lewaki krytykują jakieś firmy, odkrzykujecie, że wolny rynek, co robicie prywatni przedsiębiorcy, są święci. Kiedy was dotknie coś, co zrobił dany przedsiębiorca, jest wrzask o wszystkim, że z komunizmem wielkich korporacji włącznie. Najpierw płaku-płaku, nie rozumiem, jak oni mogą to robić, a teraz udajesz, że wyjęte z kontekstu. Tak myślałem, tylko na to cię stać błaźnie. Walną głupotę i nawet nie potrafi przyznać się do błędu. Jak to chodzi, nie wywalając się o własne nogi, to ja nie wiem. Moi drodzy, tam są takie komentarze, i to nie jest tak, że to jest przeważająca większość, czy jest ich naprawdę dużo. Nie, to jest praktycznie 99%. Słowo jest jechany ze wszystkich stron z prawa, z lewa, z centrum. Czy wyciągnie jakieś wnioski? No cóż, nie wiem raczej nie. Czy te posty zostaną usunięte rano? Przypuszczam, że tak, ponieważ to jest PR-owe samobójstwo. A czego się dzisiaj dowiedzieliśmy? No cóż, wygląda na to, że z pozoru niczego nowego. Konfiarze to hipokryci. Wow, woda jest mokra. Ale ale dowiedzieliśmy się, że Sławuś bardzo łatwo się triggeruje jak totalne dziecko. I paradoksalnie o typa, który cały czas to powtarzają jest niby nousnamem, czyli o wilkosza. Co to oznacza? Tyle, że tak naprawdę Sławuś wcale nie jest takim wyrachowanym PR-owcem, na jakiego sugeruje się. Tylko jak przychodzi co do czego, to jest typowym kucem. Myśli jak kuc, pisze jak kuc, zachowuje się jak kuc. I co to więcej dodać? Według mojej opinii, tym kucem mentalnie wiecznie jest. Takie momenty, kiedy maski opadają, takie momenty, kiedy Sławuś się zdradza, kiedy ogólnie inni konfederaci też zdradzają swoje prawdziwe oblicze, są według mojej opinii kluczowe. Ponieważ pokazują tym innym konfederatom, którzy siedzą w tym letargu, którzy myślą, że ten cały wolny rynek, paróweczki, to tak na serio... Że to jest wszystko gra, że to jest wszystko fajnie, pięknie, dopóki nie dotknie mnie. A jak dotknie, no to płaku, płaku, kto święty ratuj. No cóż, moi drodzy, jak na razie to tyle na dziś. Pozwólmy Sławusiowi opłakiwać jego pięć kafli. Może przez ten czas, kiedy nie wypisuje pierdół na Twitterze, nauczy się czytać regulaminy. A ja tymczasem żegnam się z wami. Zapraszam was jak zwykle w komentarze, żebyście się wypowiedzieli, co wy myślicie o tej sprawie. A ja tymczasem żegnam się z wami. Do następnego i hej, hej.